Na pewno nie chcesz przegapić kolejnego odcinka Misji Specjalnej. Pamiętaj o subskrypcji. Misja specjalna w RMF FM. Sprawa Sykstusa. Jak ostatni cesarz próbował uratować Austro-Węgry. Mniej więcej od początku XX wieku sytuacja w Europie zaczęła się zaogniać, a wzajemne animozje między mocarstwami wzrastać. W konsekwencji powstały dwa wrogie obozy. Trójprzymierze, czyli Niemcy, Austro-Węgry i Włochy oraz Ententa, w skład której wchodziły Wielka Brytania, Francja i Rosja. Obie grupy dysponowały zbliżoną siłą militarną i zdawało się tylko kwestią czasu, aż rozpocznie się między nimi wojna. Brakowało tylko bezpośredniego pretekstu do rozpoczęcia walki. I wtedy, 28 czerwca 1914 roku, świat obiega wstrząsająca informacja. Z ostatniej chwili następca austriackiego tronu zamordowany w Sarajewie. Co zrobi Austria? Podobne nagłówki publikują niemal wszystkie gazety. Już wtedy wielu spekuluje, że to wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla całego kontynentu. The Evening Herald, lokalna amerykańska gazeta z Oregonu, w wydaniu z 29 czerwca pisała: ten zamach może doprowadzić do wojny. I nie pomylili się. Austria czuje się upokorzona i stawia Serbii ultimatum. Wtedy Rosja wyraża poparcie dla Serbii, a Niemcy dla Austro-Węgier. Serbia w obawie przed wojną spełnia niemal wszystkie żądania. Mimo to 28 lipca Austro-Węgry wypowiadają Serbii wojnę. Do moich drogich poddanych, moim żarliwym pragnieniem było, aby przez ostatnie lata, które dzięki łasce Boga nadal mi pozostały, skupić się na zachowaniu pokoju i chronieniu moich poddanych od ciężaru i ofiar ponoszonych podczas wojny. Opatrzność w swojej mądrości zadecydowała jednak inaczej. Tak zaczynał się manifest cesarza Austro-Węgier, Franciszka Józefa, do swoich poddanych, opublikowany 28 lipca. W dalszej części tłumaczy on, że do tej decyzji zmusiła go nieugięta postawa Serbii i potrzeba chronienia honoru Austro-Węgier. Po wypowiedzeniu wojny przez Austro-Węgry następuje swoisty efekt domina, gdzie w wyniku wcześniejszych traktatów i zobowiązań kolejne kraje wypowiadają sobie wojnę. I tym sposobem w ciągu zaledwie kilkunastu dni niemal cała Europa pogrąża się w wojnie. Ale w 1914 roku nikt się jeszcze tym zbyt nie martwi. Wszyscy sądzą, że walki potrwają najwyżej do końca roku. Ale wkrótce te nadzieje na szybką wojnę zaczynają się rozwiewać. Nadchodzi zima, a żaden kraj jak dotąd nie osiągnął zdecydowanej przewagi. Już w 1915 roku staje się jasne, że o szybkim rozstrzygnięciu można zapomnieć. Pierwsze miesiące wojny na froncie wschodnim są szczególnie trudne dla Austrii. Ich armie, mimo początkowych sukcesów, zostają zmuszone przez Rosjan do odwrotu. We wrześniu Rosjanie pokonują armię austriacką i zajmują Lwów i niemal całą Galicję. Dopiero wsparcie armii niemieckiej stabilizuje sytuację na froncie wschodnim, ale Rosja wciąż nie jest wyeliminowana. Przez następne dwa lata, mimo ogromnej liczby zabitych, żadna strona nie odnosi zdecydowanego zwycięstwa. A kraje prowadzące wojnę coraz boleśniej odczuwają skutki przedłużających się walk. Jest to szczególnie groźne dla Austro-Węgier. Monarchia składa się bowiem z kilkunastu odrębnych etnicznie narodów. Wiele z nich, jak choćby Polacy, myśli o własnym niepodległym państwie. Im gorsza sytuacja na froncie i w kraju, tym mocniejsze stają się głosy krytyczne wobec monarchii i panującej dynastii Habsburgów. Wtedy na szczytach władzy pojawiają się obawy, że jeśli wojna jeszcze potrwa, może doprowadzić do rozpadu państwa. Potem przychodzi kolejny cios. 21 listopada 1916 roku umiera cesarz Franciszek Józef. Władał on cesarstwem przez ostatnie 68 lat i wielu nie mogło sobie wyobrazić Austro-Węgier bez niego. Na tron wstępuje młody Karol I, a w tym trudnym okresie wspiera go żona, Zyta Parmeńska. Zyta wspomniała dużo później w wywiadzie, że gdy wyszli z komnaty, gdzie zmarł cesarz, do Karola podszedł książę Lobkowicz. Wykonał na głowie Karola znak krzyża i powiedział: niech Bóg błogosławi waszą cesarską mość. Wtedy, jak wspomina dalej Zyta, po raz pierwszy oboje poczuli ciężar odpowiedzialności, który tak niespodziewanie spadł na ich barki. Karol nigdy nie przypuszczał, że zostanie cesarzem. Oficjalnym następcą był arcyksiąże Ferdynand, ale ten zginął w zamachu w Sarajewie w 1914 roku. Z tego powodu Karol nie był do końca przygotowany do objęcia władzy nad cesarstwem, a wojna sprawiła, że nie miał czasu się tego nauczyć. Co gorsza, niedoświadczony władca obejmuje rządy w naprawdę krytycznym momencie. Sam Karol nie był zadowolony z wybuchu wojny. W 1914 roku powiedział do żony: jestem oficerem całą moją duszą i ciałem.
Ale nie rozumiem, jak ktoś, widząc swoich krewnych ruszających na front, może kochać wojnę. Mimo swoich wątpliwości co do kontynuacji wojny, para cesarska stara się jak może, by podtrzymać w narodach wierność do cesarstwa. Zyta odwiedza szpitale wojskowe, Karol z kolei wizytuje wojska na froncie. Po koronacji para wybiera się też w podróż po Austro-Węgrzech. Choćby 5 maja 1917 roku odwiedzili Kraków. Młody cesarz jest popularny wśród ludzi. Umie słuchać, uśmiecha się i stara się być wśród poddanych. Ale mimo tych wysiłków zauważa coraz większe tarcia w swoim państwie i jest świadom różnorakich ruchów niepodległościowych. Szybko staje się dla niego jasne, że jeśli wojna nadal się przeciągnie, może to doprowadzić do całkowitego rozpadu monarchii i końca długiego panowania Habsburgów w Austrii. Podczas spotkań z cesarzem Niemiec Wilhelmem II i jego generałami stara się napomknąć, że obawia się o trwałość Austro-Węgier i sugeruje, że może czas pomyśleć o rozejmie. Jednak cesarstwo niemieckie jest zdecydowane kontynuować działania wojenne. Wierzą, że jeśli tylko pokonają Rosję, będą mogli przerzucić oddziały walczące na wschodzie, na front zachodni. To ich zdaniem pozwoliłoby na przełamanie frontu i ostateczne pokonanie wojsk brytyjskich i francuskich. Wtedy Karol, czując, że nie ma innej drogi, postanawia samemu przeprowadzić próbę zawarcia pokoju z Ententą. Nie może jednak użyć oficjalnych kanałów komunikacyjnych. Musi działać w tajemnicy przed Niemcami i znaleźć inny sposób. Po namyśle i naradach z żoną postanawia jako łączników wykorzystać jej braci, Sykstusa i Xaviera Parmeńskich. Oboje służą w armii belgijskiej i wydają się więc idealnymi kandydatami do przewożenia tajnych listów. Cesarz kontaktuje się z Sykstusem i Xavierem poprzez matkę Zyty, która przebywa w Szwajcarii. Ci zgadzają się wybadać, jakie są minimalne warunki Francji do zawarcia pokoju. Po serii wstępnych korespondencji między Paryżem a Wiedniem 23 czerwca 1917 roku Sykstus spotyka się z cesarzem w zamku Luxemburg, leżącym na południe od Wiednia. Sykstus przedstawił opinię Ententy odnośnie pokoju. Oto warunki. Serbia i Belgia mają stać się niepodległymi państwami. Austria ma uznać, że Alzacja i Lotaryngia należą do Francji. Konstantynopol ma stać się częścią Rosji. Karol jest zadowolony, choć zdaje sobie sprawę, że realizacja tych punktów nie będzie łatwa. Największym problemem jest kwestia Alzacji i Lotaryngii. Ten obszar stał się częścią Niemiec w 1871 roku w wyniku upokarzającej klęski Francji w wojnie francusko-pruskiej. Cesarz Austro-Węgier zdaje sobie sprawę, że Niemcy łatwo nie odstąpią. Mimo to postanawia kontynuować negocjacje, licząc, że uda mu się przekonać cesarza Wilhelma II. Po spotkaniu z Sykstusem Karol pisze list. Formalnie jest on zaadresowany do Sykstusa, ale tak naprawdę cesarz pisze go do prezydenta Francji. W liście pisze tak. Zrobię co w mojej mocy i wykorzystam wszystkie moje wpływy, by przekonać moich sojuszników, by uznali uzasadnione roszczenia Francji do Alzacji i Lotaryngii. Karol nie zgadza się tylko na punkt dotyczący Konstantynopola, uzasadniając to niepewną sytuacją Rosji, w której zaczynało się niepokoje. Prezydent Francji, Raymond Poincaré, otrzymuje list i informuje o jego treści Londyn. Premier Wielkiej Brytanii, David George Lloyd, po przeczytaniu listu miał wykrzyknąć: mamy pokój. Ale dalsze negocjacje nie poszły po myśli cesarza Austro-Węgier. Przede wszystkim Karol starał się nie wprost wybadać opinię cesarza Niemiec odnośnie oddania Alzacji i Lotaryngii Francji, ale ten nie chciał o tym słyszeć. Z kolei Francja i Wielka Brytania uznały, że w tej sprawie powinny wypowiedzieć się Włochy, które od 1915 roku walczyły po stronie Ententy. Włochy chciały odebrać Austrii część terytorium, na co Karol nie chciał się zgodzić. We Francji doszło też do zmiany premiera, a nowy rząd nie był aż tak chętny do zawarcia osobnego pokoju z Austro-Węgrami. Ostatecznie negocjacje utknęły więc w martwym punkcie. Aż do tego momentu Niemcy nic nie wiedziały o tajnych negocjacjach, ale wkrótce miało się to zmienić. 3 marca 1918 roku państwa centralne zawierają w Brześciu nad Bugiem traktat pokojowy z Rosją Sowiecką. Rosja pogrążyła się w wojnie domowej i nowe władze rewolucyjne uznały, że wolą skupić się na sytuacji wewnętrznej niż na walce z Niemcami i Austro-Węgrami. To pozwala Niemcom przerzucić na zachód kilkadziesiąt dywizji. 21 marca zaczyna się wielka ofensywa niemiecka na zachodzie. Wtedy wydaje się, że państwa centralne mają realną szansę wygrać. 2 kwietnia 1918 roku minister spraw zagranicznych Austro-Węgier hrabia Ottokar Czernin przemawia w Wiedniu. W przemówieniu atakuje premiera Francji Georges Clemenceau, twierdząc, że ten chce w tajemnicy zawrzeć z Austro-Węgrami pokój. Francja upiera się odnośnie Alzacji i Lotaryngii. Nie potrafi uznać, że te ziemie należą do Niemiec.
Premier Francji jest oburzony i wtedy postanawia opublikować w prasie listy Karola, by pokazać, że to Austro-Węgry prowadziły tajne negocjacje z Francją. A poza tym w jednym z listów Karol sam mówił o uzasadnionych roszczeniach Francji do Alzacji i Lotaryngii. Opublikowane listy wywołują prawdziwą burzę. Nie jest do końca jasne, czy hrabia Czernin wiedział o listach cesarza. Najprawdopodobniej był świadom, że Karol prowadził rozmowy, ale zapewne nie znał dokładnej treści listów. Karol dymisjonuje Czernina, ale jest już za późno. Na początku próbuje jeszcze odciąć się od listów, ale bezskutecznie. Niemcy są wściekłe i uznają działania cesarza za zdradę. Istnieje nawet groźba, że wojska niemieckie wkroczą do Austrii. Ostatecznie Karol I korzy się przed Wilhelmem II, ale jest to tak naprawdę koniec Austro-Węgier. W ciągu ostatnich miesięcy wojny Austro-Węgry stają się w zasadzie wasalem Niemiec. Ostatecznie wiosenna ofensywa Niemiec nie przynosi spodziewanego zwycięstwa. A Niemcy, zmęczeni wojną i tragiczną sytuacją ekonomiczną kraju, rozpoczynają serię rewolucyjnych wystąpień. To zmusza Wilhelma II do abdykacji i ucieczki do Holandii. 11 listopada 1918 roku zostaje podpisany rozejm w Compiègne. Austro-Węgry dzielą los Niemiec. Kolejne prowincje ogłaszają niepodległość, a władze nie mają już środków, by je powstrzymać. Karol zrezygnuje z udziału w rządzeniu, ale formalnie nie abdykuje. Początkowo wyjeżdża z Wiednia do swojej wiejskiej posiadłości, licząc, że sytuacja wkrótce się uspokoi. Ale gdy okazuje się, że nowy rząd republikański nie chce kontynuacji monarchii, Karol wraz z rodziną ucieka z kraju. Potem podejmuje jeszcze nieskuteczną próbę restauracji swojej władzy na Węgrzech. Ostatecznie decyzją państw Ententy zostaje zesłany na wyspę Maderę. 1 kwietnia 1922 roku umiera na wygnaniu na zapalenie płuc i zostaje pochowany na wyspie. Z kolei Zyta, żona Karola, umiera w 1989 roku. W 2004 roku Karol I zostaje beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w uznaniu za jego próby zakończenia I wojny światowej. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.